Godzina 18, to jest program Punkt Widzenia. Ja się nazywam Grzegorz Jankowski. Kłaniam się Państwu niziutko. Drodzy widzowie, oczywiście COVID-19, którego fala trzecia rozwija się w Polsce w zastraszającym tempie. Właściwie już nie ma nikogo z żadnej rodziny, która by nie miała kogoś chorego i nie przeżyłaby jakiegoś dramatu związanego właśnie z COVID-em. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali również o proteście rezydentów, którzy grożą odejściem od łóżek pacjentów. A na koniec, drodzy Państwo, historia Moniki Pawłowskiej, która z lewicy przeszła do prawicy. Niedawno popierała strajk kobiet, a teraz będzie w porozumieniu. Dziwne, prawda? Drodzy widzowie, zaczynamy od pana Jarosława Pinkasa, konsultanta krajowego w dziedzinie zdrowia publicznego, byłego głównego inspektora sanitarnego. Dobry wieczór panu. Witam serdecznie. Panie konsultancie, panie inspektorze, dlaczego szpitale w tej chwili odwołują operacje, szczególnie nowotworów? Słyszałem dzisiaj informację, Instytut Gruźlicy przy Płockiej w Warszawie nie operuje, nie wycina nowotworów płuc. Czy jest aż tak źle w tej chwili? Sytuacja jest szalenie niepokojąca. Jest ogromny wzrost zachorowań. Szpitale muszą być bezpieczne. Szpitale muszą mieć miejsca dla tych, którzy potrzebują pomocy w związku z COVID-em, ale oczywiście nie wolno zapominać o tych, którzy cierpią na inne choroby. Z tego, co się orientuje, decyzja ministra zdrowia jest dość jednoznaczna. Nie wolno odwoływać planowych zabiegów onkologicznych, czy też innych zabiegów związanych z sytuacjami urgensowymi. Szpitale powinny pracować normalnie. Aczkolwiek oczywiście potencjał szpitali covidowych i tych oddziałów, które się zajmują, musi być w istotny sposób zwiększony, ponieważ musimy zapewnić dostęp dla pacjentów covidowych. Szanowny gościu, to ja chciałem dopytać w ten sposób. Epidemia szaleje już w Polsce od roku. Można przewidywać, że jeszcze trochę poszaleje, z reguły jak czy te epidemie trwają 3 lata. Czy można było w ciągu tego roku przygotować się tak do tej trzeciej fali? No bo wiadomo, to jest koronawirus. Koronawirusy atakują na przełomie zimy i wiosny. Czy można było się przygotować tak, żeby można było dalej robić planowe operacje, dalej wycinać ludziom tego raka, a równocześnie leczyć jak najbardziej skutecznie covidowych pacjentów? Panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie. Co to znaczy przygotować? I oczywiście jesteśmy w stanie przygotować infrastrukturę. Mamy odpowiednią ilość respiratorów, mam taką nadzieję. Nie brakuje środków ochrony osobistej. Natomiast nie można przygotować personelu, ponieważ mamy zwyczajnie zbyt małą liczbę lekarzy i pielęgniarek i mamy tą małą liczbę od bardzo wielu lat i w ciągu roku nie da się wyszkolić ani lekarza, ani pielęgniarki. W związku z tym trzeba wykorzystać wszystkie nasze moce ludzkie do tego, żeby zająć się pandemią. Mamy i tak sytuację w miarę komfortową w tej chwili, dlatego że nie mamy już, wszystkie słowo, ubytku lekarzy i pielęgniarek, dlatego że są w większości przypadków zaszczepione. Te osoby są już zaszczepione, w związku z tym przynajmniej są w pracy, ale to, co się dzieje w tej chwili, ogromny wzrost zachorowań powoduje to, że musimy o ten personel dbać i on rzeczywiście musi być w tej chwili bardziej skierowany. A panie profesorze, czy ten personel jest dobrze zorganizowany, dobrze wykorzystany? Czy akurat jest tak, może na przykład, że gdzieś są jakieś rezerwy, gdzieś w przychodniach są jacyś lekarze, gdzieś są pielęgniarki, może są pochowani gdzieś, przepraszam za kolokwialne wyrażenie. Czy można to było inaczej zorganizować? Lepiej? Wie pan, zawsze można wszystko lepiej zorganizować. Oczywiście wszystko zależy od punktu widzenia. Natomiast też proszę pamiętać o tym, że przez ten rok my mamy spore doświadczenia. Wiemy, na kim można polegać w dobrym tego słowa znaczeniu, że są to, że ilość specjalistów posługujących się, mających umiejętności chociażby w obsłudze respiratorów jest jednak dość mocno ograniczona i oni muszą być najlepiej zagospodarowani. Jeżeli ktoś znieczula, czyli jest anestezjologiem, z reguły jest najbardziej biegły w wprowadzaniu pacjentów na respiratorze i on powinien być jednak bardziej dostępny do tych, których nie da się bez respiratora uratować. Są operacje, które rzeczywiście można w pewien sposób odwlec w czasie. Oczywiście nie ad calendas graecas, tylko musi być świadomość, że my sobie z tą falą jednak poradzimy, tak jak radziliśmy sobie z poprzednimi i wrócimy do normalności. To jest strasznie trudne zadanie dla wszystkich, ale panie profesorze, ale jak tu wrócić do normalności? Raport sanepidu, na który powołuje się pan minister Niedzielski dzisiaj. Z ostatnich 3 dni prawie 50% ognisk zakażeń koronawirusem jest identyfikowanych w zakładach pracy. Czy tego koronawirusa w ogóle można
teraz walczyć? No przecież ludzie muszą pracować, nie wszystkie prace mogą być zdalne. To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście, że koronawirusa prędzej czy później zwalczymy. Każda epidemia ma to do siebie, że się kończy. On zostanie zwalczony po pierwsze dlatego, że jest coraz lepszy dostęp do szczepień ochronnych. Coraz większa liczba ludzi jednak wierzy w te szczepienia i mimo tych wszystkich denialistów, których mamy, wszystkich tych, którzy sieją fake newsy, którzy uważają, że tak naprawdę nie ma żadnej pandemii, jest już coraz mniej. Bo tak jak pan powiedział na początku, prawie w każdej rodzinie jest jakieś doświadczenie koronawirusowe i ono nie jest dobre. W każdej rodzinie jest ktoś, kto cierpiał, w każdej rodzinie jest ktoś, kto być może już leżał w szpitalu, albo ma pełną wiedzę, jak to jest być pod respiratorem i jak to jest funkcjonować z dusznością. Więc to jest najważniejsze w tej chwili, żeby ludzie jednak wierzyli w to, że wiele zależy od nich. Ja kiedyś powiedziałem, że ten wirus oprócz biologii, którą coraz lepiej znamy, to jest przede wszystkim socjologia. To są nasze odpowiednie zachowania. To jest dystansowanie, to jest... Ale to można ludziom mówić. Panie profesorze, pan doskonale wie, jak to wygląda. Wchodzimy do sklepu, uprzejmie proszę o założenie maseczki. A ty taki owaki, weź mi odejść, coś, bo jak cię kopnę. Konstytucja i tak dalej, i tak dalej. Ludzie nie zachowują żadnego dystansu. Dzisiaj wchodzę do sklepu, niech pan sobie wyobrazi, 7 osób stoi stłoczonych w kolejce, jeden przy drugim, patrzą, co jest tam na ladzie. Ludzi, to wydawałoby się, sklep był akurat drogi spożywczy, wydawałoby się, że ludzie, którzy wiedzą, o co chodzi, Boże drogi, wyszedłem od razu. Wie pan, i ja i pan wiemy, że to są karygodne zachowania i oczywiście musimy ciągle o tym mówić, a bardzo dziękuję, że pan o tym w tej chwili mówi, że pan jest w stanie zwrócić uwagę, ja także jestem w stanie zwrócić uwagę i mimo to, że jestem odsądzany od czci i wiary, że w ogóle śmiem komuś zwrócić na to uwagę, to wiem, że to jest moja misja, także moja misja lekarska. Ja to po prostu muszę robić, ponieważ jestem głęboko przekonany, że godzenie się z tym jest wbrew przysiędze lekarskiej. To jest ta kategoria. Ja po prostu muszę być w tym aktywny, tak jak zresztą większość lekarzy w Polsce. Panie profesorze, nie jest pan już co prawda głównym inspektorem sanitarnym, ale dobiega do mnie taka oto informacja, że ludzie, którzy są zidentyfikowani przez sanepid jako zakażeni koronawirusem, są proszeni o podawanie innych ludzi z kontaktu, to oni z reguły nikogo nie podają, albo podają jedną osobę, na przykład małżonka czy żonę. Dlaczego tak się dzieje? Przecież ten człowiek, który jest zakażony, mógł zakazić ileś osób. Dlaczego ci ludzie nie podają tych kontaktów? No to jest oczywiście, ja na to nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo oczywiście ludzie nie chcą mieć kłopotów, bo zaraz będzie interwencja, dlaczego mnie podałeś, ja sobie nie życzę, ja przez to mogę być kwarantannowany, no ale to jest nasz też obowiązek obywatelski. My w którymś momencie musimy zdać sobie sprawę, że obowiązek obywatelski jest czymś niezwykle szlachetnym. To jest coś, co świadczy o tym, że nie jesteśmy egoistami, dlatego że to, że kogoś nie podamy, możemy spowodować zupełny dramat w następnej rodzinie. Możemy kogoś zwyczajnie doprowadzić do śmierci, dlatego że może zakazić się ta osoba, która ma schorzenia, które są fatalne przy COVID-zie. Są to osoby starsze, to są osoby, które mają zaburzenia odporności, to są osoby otyłe. No, z wielochorobowością, my o nich musimy zadbać. I to jest straszna rzecz, o której pan mówi, że ludzie myślą o sobie, myślą o tym, żeby sobie żyć wygodnie, żeby nie mieć żadnego problemu, ale tak naprawdę prawdziwym problemem dla nich będzie to, jeżeli uświadomią sobie, że nie zareagowali w porę i że w pewien sposób, to trzeba jasno powiedzieć, oszukali inspekcję sanitarną. Ja myślę, że tacy ludzie byli, są i będą niestety. I może w takim razie należałoby wyposażyć sanepid w uprawnienia policyjne. Większe uprawnienia policyjne, panie profesorze. Wie pan, najlepsza jest oczywiście edukacja i najlepsze są takie programy, jakie pan prowadzi, bo do bardzo wielu ludzi jednak to dotrze. Rzucają teraz w telewizor kapciami, panie profesorze, niektórzy. Dobrze, niech rzucają, natomiast niech sobie przypomną po rzucie kapciem w telewizor, co może nastąpić, co mogłoby nastąpić, gdyby zachowali się racjonalnie. A skoro się nie zachowują racjonalnie, to być może stracą kogoś w rodzinie. Ja wiem, że ja epatuję w tej chwili nieszczęściem, ale taka jest prawda. Przecież my walczymy o to, żeby straty w naszym społeczeństwie były najmniejsze, jak najmniejsze. No, ja nie mam innych interesów oprócz interesu mojego zawodu lekarskiego, żeby być uczciwym lekarzem i zajmować się uczciwie tym, na czym się znam, czyli zdrowiem publicznym, tak? Zdrowiem całej populacji. Nie jestem na pasku żadnej firmy farmaceutycznej. To wynika z mojego głębokiej wiedzy, którą nabywam każdego dnia. Dzisiaj świetna konferencja w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Jest 110 tysięcy prac
dotyczących COVID-u w ciągu ostatniego roku, tak? Nie można oczywiście ich przeczytać, ale to jest nauka, to jest wiedza i to jest także moje lekarskie doświadczenie, które mówi, że jeżeli będziemy pryncypialni, jeżeli będziemy racjonalni i odpowiedzialni, to my sobie z tym poradzimy, ponieważ pokazywaliśmy przecież, proszę pamiętać, panie redaktorze, o tym, co się działo na wiosnę zeszłego roku. Byliśmy odpowiedzialnym społeczeństwem. Wtedy nam się udało, straty były małe. Bo wtedy teraz strach był ogromny, strach miał wielkie oczy. A panie profesorze, jeszcze jedno pytanie chciałem panu zadać. Rezydenci rozpoczynają dzisiaj właśnie protest, chyba to jest nawet strajk. Strajk planują też pielęgniarki. Czy w epidemii jest to okej? Czy w epidemii jest to w porządku, pana zdaniem? Wie pan, proszę zadać to pytanie rezydentom i tym, którzy ten strajk planują. Ja chcę powiedzieć, że drogą do rozwiązywania problemu jest dialog i myślę, że w tej chwili należy takie rozmowy podjąć. Pacjenci, społeczeństwo nie może być zakładnikiem tego typu działań. Z reguły to się odwraca przeciwko tym, którzy takie działania stymulują. Ja bym jednak prosił moich młodych kolegów o to, żeby zaczęli prowadzić rozmowy. Myślę, że dojdą do konsensusu. Ale wiem, że będzie pan miał następnego gościa, który ma znacznie więcej do powiedzenia na ten temat. Dokładnie, drodzy widzowie, za chwilę pan Piotr Pisula, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, i zadam to pytanie, o które zadałem przed chwilą panu Pinkasowi. Dziękuję panu serdecznie. Jarosław Pinkas, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, były inspektor sanitarny, główny inspektor sanitarny. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I tutaj przechodzimy do pana Piotra Pisuli, jak mówiłem, przewodniczącego Porozumienia Rezydentów. Dzień dobry panu. Czy mamy połączenie? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. No właśnie, czytam wasze oświadczenie, wasz dokument. Porozumienie Rezydentów poinformowało w poniedziałek, że w ramach oddolnej inicjatywy lekarzy rozpoczyna tak zwany Tydzień Zdrowia. Tysiące lekarzy z całego kraju z największym żalem opuści swoich pacjentów, by ratować własne zdrowie w oczekiwaniu na długo wyczekiwaną reformę ochrony zdrowia i poprawę warunków pracy. Czego się domagacie, drodzy rezydenci? Panie redaktorze, domagamy się tego, czego domagaliśmy się od zawsze, czyli żeby po prostu system ochrony zdrowia w Polsce był sprawny i dobrze zarządzany. I tak naprawdę całym takim punktem zapalnym tego, co się teraz dzieje, były absurdalne decyzje ministra zdrowia dotyczące państwowych egzaminów specjalizacyjnych, ale musimy sobie powiedzieć, że w tle jest cała masa problemów, które właściwie od 30 lat są takie same, nikt z nim nic nie robi. Szanowny panie doktorze, muszę panu przerwać. Czy panu się wydaje coś takiego, że jeżeli wy odejdziecie od łóżek, rozpoczniecie proces, to teraz minister Niedzielski, premier Morawiecki w czasie szalejącej epidemii zreformują całą służbę zdrowia i wszystko będzie okej i zrobią to najlepiej jeszcze w 5 dni, a w weekend odpoczną? Wystarczyłoby, żeby najpierw zajęli się poważnie tematem koronawirusa. Proszę zwrócić uwagę, że mamy aktualnie trzecią falę epidemii. Wcześniej mieliśmy drugą falę epidemii, wcześniej pierwszą. Na wszystkie trzy nie byliśmy przygotowani, tylko że pierwsza akurat nie uderzyła z całą mocą, ale w drugiej już było widać to, jak źle zarządzany jest ten system i jak bardzo nic nie myśli z wyprzedzeniem o tym. I teraz mieliśmy trzecią falę. Po doświadczeniach drugiej fali można by się spodziewać tego, że na przykład zostaną ustawione jakieś grafiki dyżurowe na wypadek wystąpienia tej trzeciej fali, ale nie. Zero działań z wyprzedzeniem, tylko gaszenie pożarów i żadnego pomysłu na to, co z tym robić w przyszłości. I jeżeli tak ma wyglądać system ochrony zdrowia, to ja się nie dziwię, że ludzie, którzy pracują w nim od ponad roku, mają tak dosyć, że po prostu biorą zwolnienia, bo są już tak obciążeni psychicznie i wyczerpani, że nie mają siły. To ja rozumiem, że jesteście zmęczeni jako lekarze, ale w takim razie, czy latem albo zimą na przykład, pan był w stanie przewidzieć, że będzie tak wysoka druga, a potem trzecia fala? A jeżeli tak, to co by pan zrobił? 2-3 działania, które pan by doradził wtedy premierowi albo ministrowi Niedzielskiemu? Przede wszystkim realna wycena świadczeń w szpitalach i w ogóle rozmowa o tym, jak możemy zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, ponieważ przypominam, że jesteśmy na trzecim miejscu od końca w Europie, jeśli chodzi o wydatki na ochronę zdrowia per capita. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz. Zabezpieczenie takiej bazy łóżkowej, która byłaby gotowa na tą trzecią falę, i z wyprzedzeniem zabezpieczenie personelu, a nie tak jak dziś wysyłanie wezwań przez wojewodów do zupełnie przypadkowych osób, z których połowa ma. A skąd ten personel wziąć, ma pan pomysł? Wystarczyłoby tak naprawdę, myślę, żeby po pierwsze spróbować z wyprzedzeniem powiedzieć o tym, że będzie potrzebny, bo wtedy nie byłoby sytuacji, w której wyciągamy teraz lekarzy ze szpitali powiatowych i wstawiamy ich do szpitali tymczasowych. To co by pan zrobił? Panie doktorze, doradza pan w tej chwili panu Niedzielskiemu. Nie ma lekarzy, co by pan mu doradził?
Niech pan, panie ministrze, trzy kropki, słucham pana. Niech pan, panie ministrze, odwoła egzamin ustny PES, żeby 3000 lekarzy mogło natychmiast wrócić do pracy, zamiast siedzieć w domu i się uczyć. A ci lekarze teraz nie mogą uczyć bez tego egzaminu, leczyć bez tego egzaminu? Mogą leczyć bez tego egzaminu teoretycznie, ale w praktyce, jeżeli zdali już część pisemną najtrudniejszego egzaminu w ich życiu, do którego często przygotowują się po 3 miesiące, nie mając kontaktu praktycznie ze swoimi rodzinami, to jeżeli mają teraz zawalić 2 miesiące, znaczy inaczej, w 2 miesiące stracić ten wysiłek kilku miesięcy po to, żeby czekać kolejne pół roku, tylko żeby podejść do tak naprawdę dodatkowej, mniej ważnej części. Egzamin ważny, rozumiem, ale jest epidemia, jest naprawdę, źle się dzieje w Polsce w tej chwili, bo mamy trzecią falę, trzeba ratować ludzi. Czy 3000 osób, tych młodych lekarzy, czy oni w tej chwili leczą tych chorych na COVID? Nie, siedzą i się uczą, bo mają egzamin ustny, którego nie odpuszczą i to nie jest nic dziwnego. To tak jakby panu ktoś kazał jeździć ciężarówką i kazał robić prawo jazdy, ale najpierw zrobiłby panu część pisemną, a część ustną może pan zrobić za pół roku, ale tą praktyczną. Czyli tak, wyżej, ja dobrze powiem w takim razie, czyli wyżej się pogniewali na ministra, siedzicie w domu, się uczycie, nie pomagacie w epidemii, bo macie ten egzamin odwołany? Czy coś przeinaczyłem? To nie jest tak do końca, że się pogniewaliśmy na ministra. To jest tak, że bardzo byśmy chcieli wrócić do pracy jak najszybciej, ale z drugiej strony, czy pan byłby gotów poświęcić wysiłek 6 lat swojego życia w imię 2 miesięcy... Szanowny panie doktorze, tak, byłbym gotów. A wie pan dlaczego? Ponieważ wy jesteście zawodem zaufania publicznego. Ponieważ wy uczycie się na koszt państwa, na koszt podatników, również mój koszt fachu i zawodu, w którym za kilka lat będziecie bardzo przyzwoicie zarabiali pieniądze. I po trzecie dlatego, bo jest epidemia, która dziesiątkuje polski naród w tej chwili. Doskonale. To ja bym w takim razie sugerował, żebyśmy, zresztą nawiązując do słów pana profesora Pinkasa, który tu przed chwilą się wypowiadał i niestety jeszcze nie miałem okazji się do tego odnieść, ale pan profesor Pinkas mówił o dialogu. To i pan minister Niedzielski też mówił dzisiaj o dialogu na konferencji prasowej w Radomiu. No czekamy. Wysyłamy tysiące pism i apeli do Ministerstwa Zdrowia jako porozumienie rezydentów. Naczelna Rada Lekarska wysyła pisma i apele do Ministerstwa Zdrowia. To samo Konwent Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich. Wszyscy piszą z prośbą o dialog. Nie ma żadnej odpowiedzi z ministerstwa. Nie ma żadnego zaproszenia na rozmowy. Jesteśmy generalnie gardzeni tak naprawdę przez ministra zdrowia jego decyzjami i pan mówi mi teraz, że my mamy się nie obrażać na ministra, tylko ratować ludzi. No przecież ratujemy tych ludzi, pracujemy po 300 godzin w miesiącu i naprawdę już nie bądźmy... Tysiące lekarzy z całego kraju z największym żalem opuści swoich pacjentów. To jest fragment waszego pisma. Opuści swoich pacjentów. I ja pana pytam tak po ludzku, pytam pana tak moralnie, czy to jest okej, czy to jest w porządku, czy żołnierz, który idzie na bitwę, ma prawo powiedzieć do swojego przełożonego, do ministra obrony, wiesz, zapłać mi większy żołd i zorganizuj inaczej armię, bo inaczej nie pójdę do boju. Nie rozumiemy jednej ważnej kwestii tutaj, widzę, i już tłumaczę, o co chodzi. Cała sprawa z tutaj tą sytuacją, tą akcją ze zdrowiem lekarzy wynika tak naprawdę z tego, że nie ma tego dialogu. Więc skoro jedynym argumentem, który rozumie rząd i Ministerstwo Zdrowia, jest siła, no to tej siły należy nabrać, zanim się nie osiągnie czegoś. I teraz, jeżeli system ochrony zdrowia jest chory tak naprawdę, nie da się w nim normalnie pracować, ludzie z niego uciekają, mamy najmniej lekarzy w Unii Europejskiej, próbujemy ściągać Ukraińców, jakoś nie ma tłumów. Ciekawe dlaczego. Więc jeżeli potraktujemy to, co się dzieje w systemie, trochę jak chorobę i weźmy, niech to będzie choroba chirurgiczna, to takie działanie, takie akcje, które wymuszają pewne reformy i wzrost finansowania na Ministerstwie Zdrowia, są jak zabieg chirurgiczny. I tej siły postanowiliście użyć właśnie w trakcie epidemii. I słyszał pan pana Pinkasa, który powiedział jedną rzecz. To się obróci przeciwko wam. Nie macie wystarczająco doświadczenia życiowego, które ja, stary człowiek, 51 lat mam i wiem, że takie coś obróci się przeciwko wam. I po co wam to? Kiedy jest dobry moment na protest, pana redaktora, zdaniem? Słucham. Nie wiem, kiedy jest dobry protest. Nie ma takiego dobrego momentu. Ale na pewno nie jest to epidemia, kiedy dziesiątkami tysięcy umierają ludzie. Panie redaktorze, jeszcze raz tłumaczę. To jest tak. System jest trochę jak pacjent chirurgiczny. Musimy mu zrobić zabieg operacyjny. Zabieg operacyjny polega na tym, że musimy najpierw zrobić mu krzywdę, bo musimy mu naciąć skórę, bo musimy mu coś wyciąć, będzie go to bolało, będzie miał ranę, która będzie się goić, ale długofalowo będzie lepiej i będzie żył dłużej i będzie szczęśliwszy, wzrośnie jego jakość życia. I to jest tak samo. I tak naprawdę nie ma dobrego momentu. A to, że ten protest czy akcja odbywają się teraz, nie wynika z tego, że uważamy, że w epidemii jest najlepszy moment, żeby to robić, tylko po prostu ludzie są teraz zmęczeni. To nie są protesty, które ja ogłaszam, a tłum wtedy wstaje i idzie. To są akcje, które dzieją się z tego, że tłum ludzi jest tak źle traktowany przez rządzących i ma tak bardzo dosyć, że już nie wyrabia. I w takiej sytuacji obecnie jesteśmy. Panie doktorze, niech pan pamięta, że nie każda operacja niestety się udaje. Tak to jest w życiu.
ale życzę wam sukcesu, życzę wam tego, żebyście tę kasę otrzymali, żeby ta służba zdrowia była lepiej zreformowana, ale coś mi dalej to wie pan zgrzyta, że to jest w epidemii. Piotr Pistula, przewodniczący Porozumienia Rezydentów, dziękuję panu serdecznie, będę pana zapraszał oczywiście częściej. I teraz, drodzy widzowie, Bianka Frejlich mi mówi, że będzie dżingielek oddzielający dwie części tego programu. I już po dżinglu powiedziała mi Bianka Frejlich jakieś kłopoty techniczne. W takim razie to może ja zrobię tadam, tadam. I mamy, drodzy widzowie, kolejną część programu, a w niej pan profesor Sławomir Cęckiewicz, historyk z Akademii Sztuki Wojennej, Instytut Historii Wojskowej. Dobry wieczór panu. Oj, chyba się nie słyszymy. Słyszymy się, panie profesorze? Ja słyszę. O, teraz się słyszymy. Dobry wieczór. I pan profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór panu. Tak jest i słyszymy się bardzo dobrze. Super. Ja przynajmniej słyszę. Super, świetnie. Obaj panowie są słyszalni, widzialni. Rozpoczynamy rozmowę. Na początek panowie polityka. Monika Pawłowska, zwolenniczka aborcji, członkini Nowej Lewicy, przechodzi nagle i niespodziewanie do partii konserwatywnej, do partii chadeckiej, czyli do Porozumienia. No totalny szok, jak to wytłumaczyć, zaczyna pan profesor Krzemiński. Panie profesorze, pan profesor Krzemiński, słyszy mnie pan? To w takim razie postaramy się poprawić się jakoś połączenia i przechodzimy do pana Sławomira Cęckiewicza. Jak pan odpowiada na to pytanie? Się bałem tego pytania, bo ja się nie znam na polityce. Oj, zna się, pan zna. Przynajmniej staram się jej nie komentować, ale jeśli takie wolty są możliwe, to chyba tylko w partii Jarosława Gowina. On od początku budował swoje stronnictwo w oparciu o koncepcję zbierania różnych sierot, różnych właśnie osób, które zmieniały poglądy, stanowiska, no i lądowały u niego. To zawsze była zbieranina różnych osób, po prostu o różnych poglądach. No on sobie chyba z tym ostatecznie nie radzi, ale to już jest sprawa pana wicepremiera. Próbujemy się połączyć raz jeszcze z panem profesorem Ireneuszem Krzemińskim, ale tu jeszcze chciałem nawiązać, wrócić do tego tematu jeszcze do pana Sławomira Cęckiewicza. No właśnie, ale czy pan jako wyborca akceptuje tego rodzaju sytuację, że ktoś głoszący pewne bardzo jasne poglądy, bo umówmy się, poglądy lewicowe, szczególnie w Polsce są bardzo jasne, strajk kobiet, prawo do aborcji i tak dalej, przechodzi na drugą stronę barykady. Czy taka osoba powinna złożyć na przykład mandat poselski? Czy taka osoba ma moralne i takie ludzkie prawo zmiany nagłej poglądów? Jak pan na to patrzy jako naukowiec? Jak pan na to patrzy jako wyborca po prostu? Panie redaktorze, pan przed chwilą powiedział, że już jest pan starym człowiekiem. No ja jestem prawie w pana wieku, więc napatrzyłem się na polską politykę dość świadomie, pewnie z 30 lat i przecież to nie jest pierwsza taka sytuacja, w której ktoś zmienia diametralnie poglądy, albo nam się wydaje, że zmienia i po prostu no, przechodzi do innego stronnictwa, innej partii. Ale mówiąc jakby poważnie i mówiąc, odwołując się do swojego naukowego jakby podejścia, no to od zawsze praktycznie głosiłem pogląd, że polityka jest czymś skrajnie relatywnym. Czymś, co można powiedzieć, czy żywiołem, w którym świat idei, przynajmniej jeśli chodzi o tą XXI-wieczną politykę, świat idei w zasadzie ustąpił miejsca temu, co się nazywa tylko i wyłącznie bieżącą grą polityczną. I chyba tak należy na to patrzeć. No, mamy do czynienia teraz z głębokim, że tak powiem, bezideowiem, i na prawicy, i na lewicy, więc bardzo trudno w ogóle powiedzieć, co jest tutaj twardym przekonaniem, z którego jakiś polityk czy jakiś poseł po prostu nie zrezygnuje. No, jak powiedziałem, no to chyba tylko w głowie Jarosława Gowina jest w stanie się zmieścić ktoś, kto, nie wiem, 2 tygodnie temu chodził z transparentem aborcja na życzenie, a teraz, jak rozumiem, wylądował w stronnictwie konserwatywnym i popiera rząd, bo chyba to jest w ogóle najciekawsze, że nagle ktoś, kto wszedł do parlamentu z listy lewicy, tak, nagle popiera Zjednoczoną Prawicę. Dziękuję panie profesorze. Sławomir Cęckiewicz, to była jego opinia. Łączymy się z panem Ireneuszem Krzemińskim. Panie profesorze, a jak pan ocenia transfer pani Moniki Pawłowskiej z partii lewicowej do partii prawicowej?
Panie pro... Oj, chyba znowu mamy problem. Taki mamy pech. W sobotę mieliśmy również podobnego pecha. Niestety, drodzy Państwo, jeden z gości, tak to mówimy kolokwialnie, spadł z połączenia i tutaj mamy ten problem. Taki jest urok programów skype'owych. Panie profesorze, wracamy do pana profesora Cęckiewicza. Zmieniamy temat. Główny temat, do którego was zaprosiłem, to jest wywiad Borysa Budki dla Gazety Wyborczej, w którym mówi coś takiego. My wciąż na naszych uniwersytetach mamy kierunki, które, mówiąc delikatnie, odbiegają od oczekiwań nowoczesnego państwa. No, nie bójmy się powiedzieć, że państwo finansuje naukę ludzi, którzy po tych studiach nie będą mieli zatrudnienia. I tu dziennikarz dopytuje, a dokładniej, chociażby wydziały teologiczne czy historyczne. Kiedy pan przeczytał ten fragment, co pan sobie pomyślał? Zawsze myślę o tym samym, jak czytam, że historia jest niepotrzebna. To znaczy, myślę po pierwsze o tym, jak wygląda poziom wiedzy historycznej wśród polityków. No i mógłbym się odwołać do kolegi, w zasadzie już chyba teraz partyjnego, na pewno klubowego, pana przewodniczącego Borysa Budki, czyli do pana posła Jońskiego, który umiejscowił powstanie warszawskie w roku 88, a stan wojenny w roku 89. I kiedy przeczytałem ten tekst Borysa Budki, no jednak jeszcze zasmucające jest to, że to jest tekst papierowy z Gazety Wyborczej, czyli autoryzowany, a nie jakiś po prostu spisany z mikrofonu, no to pomyślałem sobie, że no, pierwszą osobą, która powinna zaprotestować jako no, osoba o nikłej wiedzy historycznej, powinien być właśnie poseł Joński. Ale też przypomniałem sobie, że sam Borys Budka, występując na różnych imprezach funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, mówiąc, że oni się dobrze przysłużyli Polsce, no też zaświadczył po prostu, że o tej przeszłości zbyt wiele po prostu nie wie. A mówiąc na serio, już bardzo poważnie, no to to chyba polska nauka i polskie kształcenie, i to wyższe, i to średnie, i to podstawowe, jakby wymaga zupełnie innych środków do tego, żeby to wszystko poprawić, niekoniecznie likwidacji. W ogóle nie wiem, dlaczego historię od razu sytuuje obok teologii Borys Budka. No czasem to się gdzieś tam rzeczywiście może na siebie nachodzić. W końcu teologia to w ogóle matka nauk, ale no, ale to skojarzenie jakby trąci wielką niewiedzą albo jakimś ideologicznym uprzedzeniem. Wszystko, co związane jest z historią, teologią, pewnie kojarzy się Borysowi Budce z konserwatyzmem, z jakimiś wartościami, z przeszłością generalnie, która no, w tej postprawdzie, posthistorii, postpolityce wydaje się wyłącznie obciążeniem. I tu proponuję postawić kropkę, panie profesorze. Mamy znów połączenie z panem profesorem Ireneuszem Krzemińskim. Mam nadzieję, że teraz się słyszymy. I wrócę do swojego pytania o panią Monikę Pawłowską, która z lewicy przeszła do prawicy. Jak pan ocenia ten transfer? Jak pan go tłumaczy właściwie? Nie mam zielonego pojęcia, bo nic o tym nie wiedziałem. Dzisiaj siedzę i czytam pewną książkę, którą muszę napisać, recenzję, a w rannych wiadomościach o tym nie było ani u was, ani po TVN24, więc nie mam żadnego pojęcia. No, ludzie mają rozmaite, powiedziałbym, interesy na względzie, zwłaszcza, że w tej chwili raczej dominuje takie myślenie, no powiedziałbym, partyjne. Polityka w Polsce, słowo polityka, które jest niezwykle ważnym słowem i które po prostu uległo też wielkiej zmianie w latach 80. wraz z powstaniem Solidarności, teraz nabrało czysto takiego instrumentalnego, bardzo wąskiego znaczenia. Polityka to jest gra partyjna, gra o własną pozycję, gra tutaj z innymi, żeby tutaj być wyżej, właśnie w tym, jakby powiedzieć, partyjnym rankingu. No, więc nie mam czego pojęcia. To panie profesorze, to w takim razie zmiana tematu, o czym mówił wam przed chwilą pan profesor Cęckiewicz. Borys Budka domaga się likwidacji części wydziałów historii i wydziałów teologii na polskich uniwersytetach. Ja jestem zszokowany, powiem szczerze. Jaka jest pana opinia?
Ja w ogóle nie rozumiem, o co mu chodziło, bo też wydaje mi się to jakieś absurdalne. Nawet miałem napisać na Facebooku stosowną notatkę, ale ponieważ tutaj ostatnio źle się czułem, a teraz mam tyle pracy, więc nie miałem kiedy. No to, żeby likwidować historię, no i bez tego to już naprawdę trzeba mieć źle w głowie po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o teologię, to tym bardziej. Uważam, że po prostu porządne wydziały teologiczne na porządnych uniwersytetach i takie wydziały, które będą w równym stopniu kierowane nie tylko przez księży profesorów, ale które będą dopuszczały właśnie w jak największym stopniu teologów świeckich, one są szansą dla polskiego kościoła, który umysłowo jest na poziomie, no nie wiem, troglodytalnym, powiedziałbym, no w cudzysłowie rzecz biorąc, prawda? Ten kościół, który ma za sobą tak ogromne doświadczenia społeczne i moralne w tym również, nie wyprodukował żadnej myśli po prostu. A ci, którzy go w ramach tego kościoła wyprodukowali, jak na przykład ksiądz Tischner, jak arcybiskup było, nie było, Tischner to był po prostu tępieni przez tych, którzy tworzą główny nurt polskiego kościoła. Sam znam kilku księży, którzy zostali wyrzuceni z tego kościoła, bo byli za mądrzy po prostu, prawda? Oni się tam w ogóle nie mieszczą. Jeżeli ktoś ma ambicje jakieś naukowe, teologiczne, naukowe w sensie teologicznym, takie chrystianistyczne, powiedziałbym, co prawda właściwie jest wywalany przez tych wszystkich i na stanowiskach, i tych przez kolegów, bo przecież co tutaj? Tu nie intelekt się liczy, tylko po prostu, żeby pilnować tych ludzi, poganiać ich, prawda, tutaj batem, żeby zachowali się w właściwy sposób, a jak możliwe, to korzystać, prawda, na lewo i na prawo dla swojej korzyści. No to jest po prostu okropna wizja kościoła, którą się w tej chwili w głowie po prostu ukształtowała, ale niestety całe doświadczenie za tym przemawia. Dziękuję, prawda? Panie profesorze. Kościół zostawiamy na razie na boku. Ten temat jeszcze będziemy oczywiście później analizowali w innym tym, ale chciałem zostać jeszcze przy sprawie uniwersytetów, bo pan Krzemiński mówił o jakości kształcenia i o jakości tych wydziałów teologicznych, historycznych. To ja chciałem was zapytać, jesteście naukowcami, pracujecie na wyższych uczelniach. Jakie wykształcenie otrzymuje dzisiaj student? Jaka jest w ogóle generalnie jakość wykształcenia wyższego w Polsce? Pan Cęckiewicz. No jakość tego wykształcenia jest, z mojej perspektywy zaznaczam, ale rozmawiam z kolegami, no niekoniecznie tylko historykami, ale powiedzmy humanistami głównie. No i oni to potwierdzają, że ta jakość jest praktycznie bliska zeru. To jest sytuacja, można powiedzieć, chronicznej choroby. I ona jest związana w ogóle jakby no, z wieloma aspektami związanymi w ogóle z kształceniem od poziomu podstawowego przez średni do wyższego, ale jakby z perspektywy akademika to przede wszystkim myślę, że błędem jest masowość kształcenia wyższego, to znaczy sytuacja, w której tak naprawdę każdy już idzie na studia, że studia nie są opcją życiową dla tych, którzy chcą studiować, którzy są naprawdę głodni jakiejś wiedzy, którzy mają wreszcie możliwości studiowania. No, ta sytuacja jest po prostu kompletnie nienormalna. No, dużo by na ten temat można było mówić po prostu. Sama zasada rekrutacji na studia, później jakby sposób czy chęć utrzymania tych studentów na studiach, no bo za każdym studentem idą jakieś pieniądze, dotacje ministerialne, w zasadzie powodują, że jeśli jakiś student w ogóle chodzi na zajęcia, czyli odnotowujemy jego obecność, to tak naprawdę nie ma szans wylecieć z tych studiów. No i ja mam bardzo tutaj złe doświadczenia, na przykład oblanie, nie wiem, 30% studentów danego roku powoduje tak naprawdę odebranie egzaminu poprawkowego, rozmowę nieprzyjemną z dziekanem czy prorektorem, który tłumaczy właśnie, że każdy student jest na wagę złota dla tej uczelni. Im więcej tych studentów, tym lepiej. I tu panu wchodzę w słowo, ponieważ zostało nam mało czasu. Bardzo ostre słowa, bardzo, bardzo, bardzo mocną ocenę pan sformułował. Chciałem zapytać pana profesora Krzemińskiego, czy pan się zgadza z panem profesorem Cęckiewiczem, że jakość kształcenia polskich studentów jest bliska zeru?
No nie wiem, gdzie profesor Cęckiewicz takie doświadczenia nabył. No jak się pracuje w takich trzeciorzędnych szkołach, których jest trochę, no to takie ma się doświadczenia. No ja takich nie mam, chociaż pracowałem w szkole prywatnej przez wiele lat. Nawet byłem prorektorem tej szkoły prywatnej. Później sam zakładałem jedną szkołę prywatną, byłem rektorem. Pracowałem przez 9 lat na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, który trochę się różni, zwłaszcza w takich dziedzinach jak socjologia, z najlepszym Instytutem Socjologii, a teraz wiedziałem, jaki jest na Uniwersytecie Warszawskim. Jakoś nie widzę, żeby aż tak drastycznie to wyglądało. Owszem, po pierwsze jest to kwestia tego, że studenci, którzy się teraz zjawiają, są znacznie gorzej przygotowani do podjęcia studiów przez szkołę niż to bywało dawniej. Ale z drugiej strony mamy w tej chwili bardzo poważnie rozbudowane wydziały, które są dwuetapowe, prawda? Więc licencjat jest trochę czymś innym niż późniejsze dojście do studiów magisterskich. I to nie jest tak. Ja się nie zgadzam kompletnie z panem Cęckiewiczem, że można powiedzieć, że masowość to zabija tutaj jakość kształcenia. Nie zabija, bo stwarza możliwości kształcenia ludzi na bardziej podstawowym poziomie, mniej zdolnych, którzy opanowują pewny warsztat, opanowują pewne podstawowe reguły, ale nawet wtedy oni rozwijają się umysłowo. No, jak ktoś chce ich rozwijać umysłowo. Bo jeżeli mamy do czynienia z takimi uczelniami, jak na przykład KUL, który był wspaniałym uniwersytetem jeszcze w końcu lat 70. do 80., a staje się teraz szkółką dla, powiedziałbym, no, ciemniaków, prawda, z kościelnych, no to o czym tutaj mówić, prawda? I tu, panie profesorze, niestety musimy postawić kropkę, bo ja muszę skończyć program. Dziękuję wam serdecznie za ciekawą dyskusję. Profesor Sławomir Cęckiewicz oraz profesor Ireneusz Krzemiński. Dziękuję wam bardzo. Będę was zapraszał oczywiście częściej do kolejnych tematów. Drodzy państwo, kończymy dzisiejszy punkt widzenia. Bianka Frejli go wydała, ja go poprowadziłem i zapraszamy was oczywiście na jutro na godzinę 18, a już za chwilę wydarzenia. Zostańcie z nami. Ten wtorek. Wtorkowy kubełek KFC. Super okazja. Aż 14 kawałków pysznego kurczaka, tylko 14,95. Mega promocja. 14 chrupiących kurczaków, tylko 14,95. Wpadaj do KFC już w ten wtorek. Jajka od kurek z wolnego wybiegu. Same wiejskie jaja? A jakże? Dorosą najlepszy. Tak? No tak. Bo lepszy makaron to lepszy rosół. Najlepszy. Tak.